Cześć, chłopaki. Od początku naszej obecności w klubie szukamy właściwych ludzi na odpowiednie stanowiska. Jak wiadomo, nie byłem zadowolony z byłego trenera. Klub to coś więcej niż 11 facetów na murawie. Spójrzcie na Manchester United, Arsenal czy AC Milan z Capello. Potrzebny nam trener oddany klubowi. Dlatego przedstawiam wam Paula. Jestem przekonany, że dacie z siebie wszystko, bo to leży w interesie klubu i waszym. Tyle z mojej strony. Oddaję pałeczkę. Dziękuję za zaufanie. Znam wasze cele. Wierzę w nie i wy też powinniście. Oczekuję od was pełnego zaangażowania. Pokażcie, że jesteście ambitni, pracowici i lojalni. To ostatnie cenię sobie najbardziej. Chciałbym, żebyście się wciąż rozwijali, również poza treningami. Dziękuję. Rysuję nowy okrąg. Potrzebujemy 10 punktów. Damy radę. Trzeba pokonać Preston i Charlton. Powinniśmy też poradzić sobie z Watford i Coventry City. Nie potrafimy wbić piłki do bramki. Na wyjeździe gramy beznadziejnie. Mamy tylko dwóch napastników. Nie trafiamy na wyjazdach. Beznadzieja. Jak strzelić na wyjeździe? 12 godzin bez bramki. Żeby grać w Premier League, musimy kupić zawodników. Trzeba wygrać 3 mecze. Jak zawalimy, będzie kiepsko. Już nas nie stać na błędy. Cholera. Wszyscy oczekują awansu, ale to jedna z najtrudniejszych lig na świecie. 12 klubów ma wyższe wynagrodzenia. Jakich graczy potrzebujecie? Właściwych. Sprzedajmy Blackstoke'a. Nie odzywaj się. Nic nie mów. Muszę spełnić oczekiwania Flavia, inaczej mnie zwolni. Na stadionie możemy oszczędzić co najmniej 1 000 000 funtów. 2 000 000 zabraliśmy piłkarzom. Jak ktoś grzeje ławę, nie jest wart 500 000. Na co poszło 900 tysięcy? To za mieszkania, samochody. Płacimy dwóm trenerom. Jak pozbędziemy się Dowiego, koszty spadną. Możemy tu zaoszczędzić 2 000 000. Łącznie wydamy 22 miliony. 16 zaoszczędzimy, czyli trzeba będzie wyłożyć 6 milionów.
W tym roku wyszło nam 38 milionów. Spory wzrost. Tegoroczne wydatki są ogromne, ale dlaczego? Koszty stadionu, zawodnicy i zaległe długi. Trzeba 6 milionów od sponsorów i wyższej frekwencji. Atak powstrzymany. Trudno o wyniki, gdy w środku sezonu przejmuje się drużynę ułożoną przez poprzedniego trenera. Do osiągnięcia założonych celów potrzeba indywidualnych umiejętności. Trener nie ma wpływu na błędy indywidualne. Zarząd może tego nie zauważa, ale właśnie przez to tracimy mnóstwo punktów. Dziś drużyna jest lepiej zorganizowana, a błędy popełniają pojedynczy zawodnicy. To tyle. Nie wierzę w lepszą organizację, bo w zeszłym roku nasz poziom był niższy, ale mieliśmy więcej punktów. Graliśmy ustawieniem 4-4-2. To moje zdanie. To nie takie proste. Wtedy był inny trener i inni zawodnicy. Mówi pan nie na temat. Dlaczego brakuje jakości, skoro dorzuciłem w tym roku 7 milionów? Rok temu byliśmy w ogonie Championship. Początkowo grałem z dwoma i trzema napastnikami. Ale wszystko sprowadza się do jednej kwestii. Nieważne, jakim gramy systemem, jeśli nie zdobywamy bramek. Jasne. W ubiegłym roku na przemian wygrywaliśmy i przegrywaliśmy, ale za przegraną i remis w sumie dostajemy jeden punkt. Wolałbym mieć 5 remisów i 2 zwycięstwa. Nie podpisuj. Dlaczego pozbywacie się świetnego napastnika? To nie moja decyzja. Nie chcecie baraży? To nasz najlepszy strzelec. Nie jesteś nawet zmiennikiem. Prawda. Pograsz tam, pokażesz się i może coś wywalczysz. U siebie nie gra się jednym napastnikiem. Stąd 13 remisów. Sousa nie chce zejść z murawy. Gramy z jednym napastnikiem u siebie. To niedopuszczalne. On to robi na złość. Flavio chce z tobą rozmawiać. Ze mną? Tak, słucham. Zapraszam na trybuny. To decyzja sędziego. Nie ma sensu dyskutować. Pogadaliście? Chcę dwóch napastników. Nie możemy grać z samym Di Carmine na szpicy. Nawet kibice to widzą. Mamy tylko jego. Kuka przesuń na lewo, a Tarapta ustaw za Di Carmine. Ośmieszamy się. Remis przekreśli nadzieję. Puknij się, idioto! Będą pytać o odejście. To normalne.
Dlaczego wypożyczyliście najlepszego strzelca, Dextera Blackstoka, do Nottingham? Sam nie wiem. Kibice też o to pytają. Dałem piłkarzom 2 dni wolnego po meczu z Bristolem. Po powrocie pan Paladini poinformował mnie o tej decyzji. And after Mr. Paladini said to me, he goes in loan. How frustrating. Jak pan się czuje po utracie ważnego piłkarza? Już na początku mówiłem, że muszę dostosować się do zastanych warunków i pracować z graczami, których mam. Czyli nie rozmawiali o tym. Rozmawiali. Dexter przyszedł pogadać o odejściu, ale decyzję podjął zarząd za plecami trenera. Flavio, jestem w tej chwili u rzecznika prasowego. Ten idiota powiedział dziennikarzom na konferencji, że wyjechał na urlop. A na pytanie, dlaczego wypożyczył Blackstoke'a do Nottingham, odpowiedział, że to decyzja zarządu i że dowiedział się o tym po powrocie. Przez niego kibice nas znienawidzą. Uprzedzaliśmy go o zamiarze wypożyczenia Blackstoke'a i gdyby miał coś przeciwko, wystarczyło powiedzieć, a Blackstoke by został. Teraz wszyscy uważają, że odszedł z naszej winy. Rozpiszą się o tym gazety. A przecież ten kretyn nawet nie wpuszczał go na boisko. Mówię ci, przewraca mu się w głowie. Myśli tylko o gazetach i wywiadach. Na początku chodził w dresie, a teraz sprawił sobie garnitur i chodzi z rękoma w kieszeni, jak Mourinho. All'inizio teneva sempre la tuta addosso, sembrava che era mossa sempre con la mano in tasca, tipo Mourinho, no? Vestito tutto fighetto. Powiedziałeś prasie, że wyjechałeś na urlop i po powrocie Blackstoke'a już nie było. A uprzedzaliśmy cię o tej decyzji. Ale oni pytali. Nic przed tobą nie ukrywaliśmy. Nie. Owszem, pytali o Blackstoke'a. Musimy pogadać. Zawołam Paula. Paulo Sousa nie jest już trenerem Queen's Park Rangers. Kibice ślą setki maili. Piszą, jestem zażenowany, jesteśmy pośmiewiskiem. Ten klub to cyrk. To nie plan 4-letni, ale 4-minutowy. Podarłem swój karnet. Sousa naruszył warunki umowy. Oczerniał w internecie wszystkich, nawet piłkarzy. On oszalał. W Anglii jego dymisja to temat numer jeden, bo ujawnił poufne informacje. Potrzebny nam trener zastępczy.